dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza. Powiemy o budżecie miasta na 2022 rok, poinformujemy o śmieciowej aplikacji, przypomnimy zimowe godziny otwarcia Parku Pokoju, zachęcimy do szczepień, przekażemy informacje o dodatku osłonowym i odbiorze choinek świątecznych, a także zaprosimy na jasełka. Tegoroczny budżet miasta jest trudny i niepewny. Na 2022 rok zakłada się dochody na poziomie ponad 212 milionów złotych, a wydatki na poziomie ponad 223 milionów złotych. Deficyt zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości ponad 8 milionów złotych i wolnych środków o wysokości ponad 3 milionów 490 tysięcy złotych. Budżet na 2022 rok będzie budżetem trudnym, dlatego że jest wiele czynników zewnętrznych, które mają bardzo istotny na niego wpływ, między innymi to Polski Ład, który można powiedzieć wręcz zdemolował finanse samorządów, ale to także ta drożyzna, która nie dotyka tylko mieszkańców, obywateli, a także dotyka samorządów, firmy i samorząd między innymi Oświęcimia będzie płacił ogromne pieniądze dodatkowe za różnego rodzaju i koszty między innymi związane z energią czy właśnie z dostawą gazu, czy też wzrostu kosztów inwestycji, ale to także wzrost stóp procentowych, który na pewno odbije się także na finansach miasta i powoduje, że będziemy musieli płacić większe koszty obsługi długu. Także przed nami budżet dość trudny, ale oczywiście będziemy starali się elastycznie tutaj reagować, podejmować takie decyzje, żeby zapewnić jednak bezpieczne i sprawne funkcjonowanie miasta. Na inwestycje zaplanowano ponad 23 miliony 700 tysięcy złotych. Wśród tych najważniejszych jest budowa żłobka wraz z przedszkolem na Starych Stawach oraz parkingu przy ulicy Bulwary i zagospodarowanie terenu w tym rejonie. Przygotowaliśmy kilka inwestycji, myślę, oczekiwanych przez mieszkańców i które powinny rozwiązać szereg różnych problemów. Między innymi to są inwestycje drogowe, będziemy kończyć ulicę Szpitalną, ale będziemy też realizować te ulice, które są w tym roku rozpoczęte, czy ulica tutaj Jesionowa, ulica Szczelecka, czy ulica za Kauflandem, czy w rejonie ulicy Batorego, ale będzie także ulica realizowana ulica Podborem czy ulica Koszykowa w Dworach, ale nie tylko ulice, także te przestrzenie, które są wewnątrz osiedli, myślę tutaj szczególnie o osiedlu Chemików i ten obszar pomiędzy ulicami tutaj Słowackiego, Tysiąclecia, Wróblewskiego, tam będziemy podejmować dość dużą ingerencję, jeżeli chodzi o modernizację chodników i przestrzeni, ale to także i modernizacja chodników wzdłuż ulicy Tysiąclecia właśnie w niektórych tutaj przestrzeniach, szczególnie pod kątem tego bezpieczeństwa indywidualnego dojazdu tutaj pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej i tutaj kilka takich właśnie inwestycji będzie zrealizowanych. Ale to nie tylko te inwestycje związane z takim faktyczną realizacją, ale to także wiele inwestycji projektowych, które chcemy przygotowywać na lata następne. To jedną z nich głównych, można powiedzieć, to jest kwestia modernizacji lodowiska. To zadanie, myślę, będzie bardzo istotne w latach następnych. Chcemy tutaj wspólnie też i z klubami, z instytucjami, które korzystają z obiektu lodowiska, ale także i z mieszkańcami, z kibicami, właśnie doprowadzić do jakiegoś rozwiązania, które będzie ostateczne i korzystne dla oświęcimskiego lodowiska i dla miasta. I oczywiście w zależności od możliwości finansowych będziemy tu chcieli realizować po uzyskaniu stosownej tutaj dokumentacji, pozwoleń w latach następnych właśnie, czy to w jednym przetargu, czy też w kilku, jeżeli chodzi o możliwości finansowe, bo to wszystko zależy od tego, co będzie, jaka będzie sytuacja finansowa miasta i możliwość pozyskania środków zewnętrznych w latach przyszłych. Ale to także i inne zadania związane z projektowaniem, między innymi właśnie drugi etap związany z Parkiem Pokoju. Chcemy też rozpocząć właśnie aktualizację tego projektu, czy też parku na bulwarach, ale i wiele innych obszarów, czy drogowych, czy komunikacyjnych, czy też przestrzeni publicznych, które będziemy chcieli tutaj przygotować na lata następne. Budżet miasta został przyjęty na sesji Rady Miasta 22 grudnia 2021 roku, na której obecnych było 20 radnych. Zagłosowało 12 radnych z klubów Koalicja Obywatelska, Platforma, Nowoczesna oraz Niezależni. Wstrzymało się od głosu 4, w tym 3 radnych z Prawa i Sprawiedliwości i 1 radny niezależny. Nie głosowało 4 radnych PiS. Budżet miasta Oświęcim na rok 2022 został zatwierdzony i to jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość, bo to trudny budżet w trudnych czasach. Państwo co roku nas zaskakuje. W tym roku Nowy Ład spowodował, że
obniżka naszych dochodów to kilkanaście milionów złotych, stąd wartości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków niestety, ale nie są dla wszystkich satysfakcjonujące. Pomimo tego miasto nadal realizuje inwestycje, zarówno te infrastrukturalne, jak i inwestycje związane z wykorzystaniem czasu wolnego i wypoczynkiem. Myślę, że to dobry budżet, dlatego ja i radni Koalicji Obywatelskiej głosowaliśmy za jego przyjęciem. Konstruowanie planu finansowego miasta w obecnych realiach jest rzeczą bardzo trudną. Nowe uregulowania prawne oraz wysoka i ciągle rosnąca inflacja, która na przykład spowoduje wzrost kosztów oświetlenia naszego miasta w przyszłym roku o około 100%, sprawiają, że jest to trudny budżet na trudne czasy. Łączy on jednak to, co konieczne i potrzebne, z tym, co w tej sytuacji jest możliwe. Radni z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie znaleźli czasu na rozmowę przed kamerą. Chciałem serdecznie też podziękować, korzystając z tej okazji, wszystkim radnym, którzy głosowali za budżetem. Tutaj głosowali radni koalicji i za to i Platformy Obywatelskiej. Za to im dziękuję, że pracowali nad tym budżetem i ten budżet poparli. Natomiast dziwię się, dlaczego radni PiS-u nie głosowali albo nie poparli tego budżetu. I zawsze stoję na stanowisku, że jeżeli ktoś nie popiera budżetu, to nie ma prawa przypisywać sobie zadań, które są realizowane w przestrzeni miasta, bo przecież jest wiele zadań oczekiwanych przez mieszkańców, które nie powinny mieć charakteru politycznego, powinny być tutaj popierane, tak jakby choćby przykład żłobka na starych stawach i przedszkola, czy też między innymi właśnie budowy parkingu tutaj podziemnego, jeżeli chodzi o przestrzeń Starego Miasta. Także dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali ten budżet, którzy go poparli i mam nadzieję, że wspólnie będziemy dalej zmieniać Oświęcim. Więcej o budżecie będzie można dowiedzieć się z rozmowy z prezydentem przeprowadzonej przez redaktora Pawła Wodniaka z agencji medialnej Fakty Oświęcim, która będzie emitowana bezpośrednio po wieściach z ratusza. Miasto zakupiło aplikację, która zweryfikuje osoby niepłacące za śmieci. Z bieżącej analizy wynika, że około 10% mieszkańców nie jest objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to liczba znaczna, około 4000 osób. Już wcześniej rozważano taką możliwość. Przeszkodą był brak stosownego zapisu ustawowego, który pozwoliłby na pozyskiwanie danych z innych źródeł niż było to określone w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. We wrześniu takie zmiany zostały wprowadzone, a samorządy zyskały możliwość korzystania z danych jednostek organizacyjnych w celu weryfikacji deklaracji śmieciowych. Deklaracje złożone przez mieszkańców będą weryfikowane przez aplikację udostępnioną przez firmę Rapisoft. Planujemy pierwsze uruchomienie w styczniu bieżącego roku. Weryfikacja podlegać będą liczba osób zamieszkałych na podstawie wszelkich danych składanych na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych będących w strukturach miasta Oświęcim. Do danych będą wykorzystywane zużycie wody, liczba osób zamieszkałych podanych w złożonych deklaracjach, będą podane liczba osób korzystających ze szkół, przedszkoli, żłobka miejskiego, z dodatków mieszkaniowych, z dodatków energetycznych oraz lista osób oczekujących na przydział mieszkania. System został już uruchomiony. Pierwszy okres weryfikacji będzie prowadzony na podstawie danych za czwarty kwartał 2021 roku. Pierwsze wezwania na podstawie analizy będą wysyłane do mieszkańców w styczniu bieżącego roku. Miasto liczy, że narzędzie będzie skuteczne i uda się wykryć osoby, które mieszkają w mieście, a nie płacą za odbiór odpadów. Przypominamy mieszkańcom korzystającym z parku pokoju na osiedlu Chemików, że w okresie od listopada do lutego park jest zamykany o godzinie 20, a otwierany o 6 rano. Spadek zachorowań na COVID-19, który obserwowaliśmy na początku grudnia, niestety wyhamował. Na razie w Małopolsce drastycznie nie przybyło chorych, ale są jeszcze obawy co do naszych świąteczno-noworocznych aktywności. Przed kolejną, piątą falą można jeszcze się zaszczepić. Powinniśmy też powrócić do dobrych nawyków i przestrzegania zasad sanitarnych. Rejestracja na szczepienie zajmuje tylko chwilę i możliwa jest przez bezpłatną infolinię 989, SMS o treści szczepimy się na numer 880-333-333, pobliski punkt szczepień oraz stronę www.pacjent.gov.pl.
Od 16 grudnia można też szczepić dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Mali pacjenci otrzymają preparat Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce 10 mikrogramów. Chociaż dzieci chorują rzadziej, nawet bezobjawowo, to kluczowa jest kwestia częstych powikłań. Niedotlenienie i zapalenie płuc występują u nich częściej po COVID-19 niż po grypie sezonowej. Mieszkańcy miasta spełniający ustawowe kryteria mogą starać się o dodatek osłonowy, który ma zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Świadczenie będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. 400-500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600-750 zł dla 2-3-osobowego, 850-1062,5 zł dla 4-5-osobowego i 1150-1437,5 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób. Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ciepła. Jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza do 31 marca, druga do 2 grudnia. Dodatkami osłonowymi zajmują się pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego. Telefon 33 842 92 23, 33 842 92 73. Świąteczne choinki będzie można wystawić do altan śmietnikowych już od najbliższego poniedziałku. 10 i 24 stycznia drzewka będą odbierane z zasola, błoni i starych stawów, a od mieszkańców Starego Miasta, Monowic, Dworów i Osiedla Chemików 11 i 25 stycznia. Premiera Jasełek już za nami, a kolejne przedstawienie 8 i 9 stycznia. Może warto się wybrać, jednak z uwagi na obostrzenia sanitarne obowiązują zgłoszenia telefoniczne 665 760 200 i na adres e-mail camel@sdb.krakow.pl. Zapraszamy!